Cześć, z tej strony Adrian. W zeszłym roku pokazywałem Wam, jak we własnym zakresie zamontować najmniejsze dziecko z rodziny Automower firmy Husqvarna. Był to robot 105, który po wielu latach przestał być produkowany i został zastąpiony następcą w postaci robota Automower Aspire R4, który obsługuje co prawda nieco mniejsze trawniki, bo maksymalna powierzchnia do koszenia do tego sprzętu wynosi 400 m2. Natomiast kosiarka ma 3 punkty startowe i obsługuje wąskie przejścia, a także ma kilka innych zapożyczeń, które znajdowały się w robotach serii 300, jak chociażby Automower 305. Jeżeli masz dosyć skomplikowany ogródek o powierzchni do 400 m2, nie chcesz kupować kosiarki za miliony monet, to koniecznie sprawdź możliwości robota koszącego Aspire R4, a w tym filmie pokażę Ci, jak go zamontować, zaprogramować i jak uwolnić się od koszenia. Automower R4 to kosiarka automatyczna od firmy Husqvarna z serii Aspire. Warto wspomnieć o innych narzędziach z linii Aspire, które są dedykowane dla posiadaczy niewielkich ogrodów, natomiast cieszą się dosyć dużą popularnością w naszym kraju. Przejdźmy do tego, co mamy w zestawie. Poza samym robotem, który jest niewielkich gabarytów, jest następcą wspomnianego, świetnie znanego modelu 105. Średnica koszenia wynosi 16 cm, kosiarka może obsługiwać trawniki o powierzchni do 400 m2. Na pierwszy rzut oka widzimy, że tylne kółko podporowe zostało zmienione względem modelu 105 na kółko, które obraca się również wokół własnej osi, co już od razu można stwierdzić, że będzie gwarantowało lepsze rezultaty koszenia z uwagi na to, że nie będzie zagniatało trawy w miejscach, gdzie kosiarka wykonuje nawroty, czy chociażby przy wyjeździe stacji dokującej. Poza samym robotem w zestawie mamy również stację dokującą, 3-metrowy przewód regulujący napięcie, kotwy do przykręcenia stacji, a także zasilacz. Co ciekawe, we wszystkich urządzeniach linii Aspire w zestawie mamy od razu dedykowane haki do przechowywania, w tym wypadku kosiarki automatycznej, ale takie haki znajdziecie również w innych urządzeniach, tak żeby tą kosiarkę czy inne sprzęty z tej właśnie linii można było w łatwy sposób przechowywać w garażu, tak żeby zajmowały jak najmniej miejsca. Do montażu takiego robota potrzebujemy jeszcze przewód ograniczający, a także zaciski i szpilki, chyba że zdecydujecie się na wkopywanie tego przewodu w własnym zakresie albo zlecicie montaż na przykład nam. My w tej sytuacji użyjemy dedykowanego zestawu instalacyjnego. Zestawy te występują w 3 rozmiarach, natomiast w znakomitej większości przypadków do modelu Aspire R4 wystarczy mały zestaw instalacyjny, który ma 300 szpilek, 150 metrów przewodu. My tutaj użyjemy zestawu średniego, którego skład wchodzi 250 metrów przewodu i 400 szpilek. Poza tym z narzędzi tak naprawdę będziemy potrzebowali tylko i wyłącznie młotek i kombinerki. Coś, co powinno się znaleźć w każdym garażu. Instalację robota koszącego powinniśmy zacząć od jej zaplanowania. Pod uwagę powinniśmy wziąć miejsce, w którym dostęp do prądu, tak żebyśmy nie musieli używać żadnych przedłużaczy albo ewentualnie kombinować z zasilaniem. Jedyne zasilanie, jakie potrzebujemy, to zewnętrzne gniazdo, do którego podłączymy wtyczkę od stacji dokującej. W zestawie dostępny jest przewód o długości 3 metrów bieżących, natomiast jeżeli się okazuje, że ten przewód jest niewystarczający, nie wolno zgodnie z instrukcją go ani skracać, ani wydłużać, ale pamiętajcie o tym, że możecie dokupić przewód o długości 5, 10, a nawet 20 metrów. Ok, w tej sytuacji zaczynamy od tego miejsca, gdzie kończy się trawnik. Trawnik jest bardzo prosty, całość składa się w kształt litery L. Przejazd o szerokości około 120 cm. W tamtym miejscu, skąd zaczynaliśmy, zakończymy naszą instalację i zepniemy przewód doprowadzający razem z pętlą ograniczającą, a tam na środku przy trampolinie ustawimy stację dokującą i wykorzystamy gniazdo zewnętrzne, które znajduje się na elewacji budynku. W skład zestawu instalacyjnego, jak wspomnieliśmy, wchodzi przewód. Przewód w tym wypadku o średnicy 2,7 mm. Ten sam przewód jest przewodem ograniczającym i doprowadzającym. Różnica polega tylko i wyłącznie na tym, w które gniazda go wepniemy. W przypadku tego konkretnego trawnika, gdzie mamy idealnie przygotowane obrzeża, przewód będziemy układać w odległości około 10 cm od brzegu trawnika. Mamy w zestawie w kartonie dedykowany przymiar,
Także tak naprawdę nie potrzebujemy nawet żadnej miarki. W sytuacji, jeżeli kosiarka miałaby kolidować z czymś, co nie jest tak idealnie przygotowane, na przykład jakiś murek, przewód układamy w odległości 35 cm, a jeżeli będzie stykała się z rabatą, wtedy przewód układamy w odległości 30 cm. Jeżeli nie zrobicie tego bardzo precyzyjnie, no generalnie można ten przewód położyć 2 cm na przykład dalej, ze względu na to, że w robocie, w ustawieniach robota mamy możliwość regulacji opcji przejeść przewód. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest to, żeby przewód na całej instalacji był w tej samej odległości od krawędzi. Jeżeli się okaże, że w jednym miejscu zrobicie na przykład 8 cm, w innym 12 cm, to może być problem z wyregulowaniem opcji przejść przewód. W niektórych miejscach będzie się to objawiało grzywkami, które są wzdłuż na przykład krawędzi trawnika, a w sytuacji, jeżeli trawa będzie graniczyła z rabatą, gdzie nie będzie tak dobrze przygotowana jak w tym wypadku, kosiarka może wyjeżdżać poza kostkę i wpadać w rabatę. Dlatego warto wziąć to pod uwagę. Jeżeli przybijamy przewód dedykowanymi szpilkami, czy jeżeli go wkopujemy, naprawdę warto przyłożyć się do tego, żeby potem nie trzeba było wykonywać poprawek, odkopywać przewodu. Przewód, który jest czarny, ale uwierzcie mi, że po dosłownie tygodniu, maksymalnie 2 tygodniach, nawet jeżeli instalacja będzie wykonana wierzchniowo, ten przewód będzie kompletnie niewidoczny. W urządzeniu Espire 4 stację dokującą montujemy bardzo podobnie jak w przypadku innych kosiarek automatycznych firmy Husqvarna. Stacja ta powinna stać na w miarę poziomym terenie. Nie powinna być przechylona do przodu ani do tyłu więcej niż jakieś 3 stopnie. To samo dotyczy przechyłu bocznego. I jeszcze jedna bardzo istotna sprawa. Ten model, podobnie jak jego wspomniany wcześniej przez nas poprzednik Automower 105, wjeżdża do stacji tylko i wyłącznie na podstawie przewodu doprowadzającego. Dlatego bardzo ważne jest, żeby ułożyć go idealnie w tym korytku, a także wybrać miejsce, przy wyborze miejsca na stacji, znaleźć miejsce takie, w którym będziemy mieli od tej przedniej krawędzi, przynajmniej 2 metry na wprost, będziemy mieli możliwość poprowadzenia przewodu doprowadzającego. I przy instalacji przewodu doprowadzającego bardzo ważna sprawa, nie robimy ostrych zakrętów typu 90 stopni, tylko po prostu na przykład 2 razy po 45 stopni, albo staramy się je wyłagodzić, tak zaoblić, tak żeby kosiarka przy zakręcaniu nie musiała nadwyrężać się i manewrować. Jeżeli chcielibyśmy ustawić stację dokującą na przykład w rabacie, mimo tego, że w przypadku wielu modeli robotów instrukcja obsługi to wyklucza, jest to sprawdzone bardzo często. W ten sposób instalujemy stację ładującą robotów koszących firmy Husqvarna. Natomiast wtedy bardzo ważną rzeczą jest to, żeby nie zawężać przewodów ograniczających na szerokość mniejszą niż około 60 cm, czyli troszeczkę więcej niż wynosi szerokość stacji dokującej. No i bezwzględnie pamiętamy o tym, żeby przewód doprowadzający, wychodząc od stacji przynajmniej przez 2 metry, biegł na wprost, no i następnie nie wykonujemy zakrętów typu 90 stopni, tylko to wszystko zaoblamy. Przechodzimy w takim razie do rozkładania przewodów ograniczającego i przewodu doprowadzającego. Potem to wszystko ze sobą spinamy za pomocą dedykowanych złączek, co też oczywiście pokażemy. A potem przejdziemy do programowania kosiarki. Tu w tym wypadku kosiarka jest dosyć nietypowa z uwagi na to, że nie mamy w ogóle wyświetlacza i całej klawiatury. Poza przyciskiem stop, włącznikiem głównym od zasilania, mamy jeszcze tylko 4 przyciski. Start, domek, play i 4. przycisk włączenie terenu odrębnego. Są one ponumerowane. Za pomocą tych klawiszy wpisujemy kod PIN. Standardowy fabryczny kod PIN dla kosiarki R4 to 1, 2, 3, 4. W ten sposób go włączamy. Warto skorzystać z instrukcji obsługi, skróconej instrukcji obsługi, bo kosiarka komunikuje się z nami za pomocą tych też przycisków. Odpowiednia kombinacja światełek na tych przyciskach, które wyświetlają się po włączeniu, ma swoje znaczenie. Więc jeżeli chcielibyście na szybko ogarnąć kosiarkę, wysłać ją do domu, czy sprawdzić, co się z nią dzieje, nie mając przy sobie telefonu z aplikacją Automower Connect, to wtedy warto to zapamiętać. Montaż instalacji zaczynam od ułożenia przewodu ograniczającego. Zostawiam nadmiar przy stacji, który pozwoli mi potem na docięcie, zarobienie i schowanie końcówki. Żeby przewód mi się nie rozwijał w okolicach stacji dokującej, przybijam go za pomocą szpileczki. Następnie, korzystając z przymiaru, które znajduje się na opakowaniu, odmierzam odległość zgodnie z przymiarem. Thank you.
Często pojawiają się pytania, jak gęsto przybijać przewód przy pomocy szpilek. Generalnie możemy to robić co metr, co pół metra. Ja na przykład na prostych odcinkach uważam, że wystarczy przybić go na całym prostym odcinku, a potem sprawdzać, w których miejscach on wystaje ponad trawnik i przybijać go tak, żeby wszędzie ściśle przylegał do ziemi. Warto przed przystąpieniem do instalacji dosyć krótko skosić trawnik, przynajmniej na taką wysokość, jaką będziemy chcieli ustawić koszenie robota. Kolejną z dosyć istotnych rzeczy jest to, żeby dosyć precyzyjnie odwzorować kształt takich narożników, bo jeżeli tutaj zbyt mocno zaokrąglimy ten przewód, no mimo tego, że instrukcje zakładają, że robot tak to będzie dojeżdżał, trzeba po prostu wziąć to pod uwagę, żeby nie trzeba było potem tego poprawiać, żeby robot dokosił wszystkie krawędzie. Mierzymy. Hops, hops. Część osób pewnie zwróci uwagę na to, że szpilki przybijam pod kątem. Robię to z uwagi na to, że tutaj mamy taki beton oporowy, który utrzymuje, stabilizuje na tą kostkę i w sytuacji, kiedy chciałbym tą szpilkę wbijać idealnie pionowo, blokuje mi ją po prostu beton. Dlatego też możemy ją wbić delikatnie pod kątem. Najważniejsze jest to, żeby przewód ściśle przylegał do trawnika i był ułożony w odpowiedniej odległości od krawędzi. Podkreślam jeszcze raz, w tym wypadku jest to 10 cm. Pamiętajcie o tym, żebyście się nie rozpędzili dokładnie tak samo jak ja i przed przystąpieniem do montażu warto wstawić kosiarkę do stacji dokującej, podłączając ją wcześniej do prądu, tak żeby pozwolić urządzeniu naładować akumulator, co spowoduje, że od razu po spięciu instalacji będziecie mogli przejść do programowania i ustawiania harmonogramu pracy. W miejscu, w którym będziemy łączyć przewód doprowadzający, zostawiamy kilkunastocentymetrową pętelkę, która pozwoli potem na połączenie przewodu doprowadzającego i wpięcie go z pętlą ograniczającą. Warto wspomnieć też o samym przewodzie doprowadzającym. Bardzo, bardzo ważna sprawa. Przewód doprowadzający w żadnym miejscu instalacji nie powinien znajdować się w odległości mniejszej niż 30 cm od przewodu ograniczającego, bo będzie to powodowało dysfunkcję w pracy robota. Albo kosiarka nie będzie mogła przejechać, albo ewentualnie przejazd będzie na tyle robiony jednym torem, że będą na trawniku widoczne ślady. No i znowu skończyliśmy naszą pętlę ograniczającą. Odcinamy przewód z delikatnym nadmiarem, który pozwoli nam potem na wpięcie styków i wpięcie ich w tą część kosiarki, a w tej chwili nie zostaje nam nic innego jak ułożenie przewodu doprowadzającego i spięcie go na końcu razem z tą pętelką, którą zostawiliśmy na przewodzie ograniczającym. Zabieram ze sobą od razu jedną złączkę żelową, za pomocą której łączymy przewody. Złączki te wykorzystywane są również do naprawy instalacji. Mają one miejsce na trzy przewody i te trzy przewody wykorzystujemy w sytuacji, kiedy łączymy przewód doprowadzający z pętlą ograniczającą. W sytuacji, kiedy wykonujemy naprawę lub dokładamy kawałek instalacji, korzystamy z tylko dwóch przewodów. Nie ma znaczenia, w które miejsce je wkładamy. Natomiast bardzo istotną sprawą jest to, żeby tą złączkę dokładnie zacisnąć z każdej strony, żeby te przewody się nacięły, żeby to połączenie było trwałe. OK, tutaj dochodzimy też do jednego z istotnych miejsc, mianowicie będziemy mieli zakręt na przewodzie doprowadzającym, dlatego też to wspominałem, moglibyśmy teoretycznie dojść tutaj i zrobić zakręt 90 stopni, natomiast zwłaszcza w starszej konstrukcji, w robocie 105, to miejsce na pewno byłoby wygniecione. Natomiast tak, żeby ułatwić pracę kosiarce i zoptymalizować tą pracę dla zachowania
najlepszych efektów koszenia i ładnego, zdrowego wyglądu trawnika, robimy tutaj ten przejazd mniej więcej w ten sposób, tak żeby nie było ostrych zakrętów. Pamiętajcie o tym, że tutaj ta instalacja ma taki charakter schematyczny, poglądowy. Rzadko kiedy wykonujemy instalację nawierzchniową, natomiast też nie jest to jeszcze jakaś już bardzo zapomniana metoda. Mimo wszystko posiadacze niewielkich ogrodów wybierający kosiarki automowe, czy to z serii Aspire, czy model 105, czy nawet modele z serii 300, decydują się na montaż w własnym zakresie. Sprawdźcie chociażby komentarze pod naszym filmem dotyczącym montażu programowania robota Automower 105. Bardzo cieszą takie komentarze, zwłaszcza osób, które dzięki temu filmowi same zamontowały kosiarkę albo same zaprogramowały. I wkładamy przewody, sprawdzamy, czy przewody doszły tutaj aż do samego końca. Bardzo mocno za pomocą kombinerek czy szczypiec wciskamy tą złączkę żelową. I w tej chwili połączenie jest już wykonane. Bardzo ważna rzecz, żeby nadmiar tego przewodu nie wchodził wewnątrz pętli ograniczającej, tylko żeby był wyrzucony na zewnątrz. Bez względu na to, czy instalacja będzie wykonywana nawierzchniowo, czy podpowierzchniowo, za pomocą maszyny, czy będzie to robić w własnym zakresie. Ok, instalacja została wykonana, więc możemy przejść do ostatniego kroku, czyli założenia wsuwek, za pomocą których połączymy przewód z stacją blokującą, a potem uruchamiamy, programujemy robota. Jeżeli wykonujecie instalację w podobny sposób jak ja, to w tej chwili powinniście przejść wzdłuż całego przewodu i we wszystkich miejscach, w których on pręży, chociażby na trawie, podobijać go dalej szpilkami. W innej sytuacji, jeżeli uruchomicie robota, jest bardzo duże ryzyko, że robot podczas pracy przetnie przewód nożami. Ale pamiętajcie o tym, że to jest tylko schemat. Ten robot zaraz po nagraniu filmu zostanie stąd zdemontowany i będzie przez nas sprzedany w jakiejś bardzo atrakcyjnej cenie. Jeżeli chcesz kupić robota, a niekoniecznie nowego, z jakimś minimalnym przebiegiem, odezwijcie się do nas. Mamy kilka takich modeli, które wzięły udział w filmie. Nie są wybrakowane, mają kilka lub kilkanaście godzin przepracowanych, a można je kupić w dużo niższej cenie niż jego wartość katalogowa. Zabieramy się w takim układzie do montowania przewodów i montowania stacji dokującej. Zaczynamy od ułożenia przewodu doprowadzającego właśnie w tym dedykowanym, wyznaczonym miejscu. Jest to warunek konieczny dla prawnego dokowania robota. Ucinamy przewody tak, żeby nie wystawały jakieś zbyt duże nadmiary, żeby nie szpeciło całej instalacji. I w tej sytuacji korzystamy z dedykowanych opasek, za pomocą których przyłączamy przewody do miejsc w stacji dokującej. Dla osób, które już miały do czynienia z kosiarkami Automower firmy Husqvarna, jedna bardzo istotna zmiana. Zobaczcie, że tak jak we wszystkich innych modelach, mamy tutaj przewód prawy ograniczający, lewy ograniczający i doprowadzający po środku, co jest dużo bardziej logicznym rozwiązaniem niż miało to miejsce we wspominanym już kilkakrotnie w tym filmie modelu Automower 105. Tam ten przewód doprowadzający, który układamy środkiem, był po jednym z boków. Bardzo często zdarzały się takie czeskie błędy, przez które klienci w przypadku własnego montażu mieszali i myli te przewody, ale model 105 można powiedzieć, że jest już praktycznie wspomnieniem. Przewód wkładamy około centymetra przed przyciętym końcem. Składamy w ten sposób i ściskamy za pomocą kombinerek. Kliknęło, gotowe. W tej chwili ostatni przewód ograniczający. Teraz przewód doprowadzający, drugi przewód ograniczający. Bardzo ważna sprawa, żeby te przewody w żadnym miejscu instalacji nie krzyżowały się ze sobą. Jeżeli mamy już wpięte te końcówki przewodów, podłączamy przewód zasilający i sprawdzamy, czy dioda świeci światłem zielonym.
Dioda wzorowo świeci światłem koloru zielonego, co świadczy o tym, że instalacja została wykonana poprawnie. Mamy przejścia. Jeżeli po Waszej instalacji dioda nie świeci na zielono, to koniecznie sprawdźcie nasz film, w którym tłumaczymy, co oznaczają konkretne kolory światełka w stacji dokującej robota. Wstawiamy robota do stacji dokującej. Za chwilkę pobierzemy aplikację Husqvarna Automower Connect, zarejestrujemy konto i następnie przejdziemy do uruchomienia i programowania urządzenia. Ale wcześniej jeszcze pamiętajcie o tym, żeby za pomocą tych szpileczek przytwierdzić stację dokującą do podłoża. Po pobraniu aplikacji Automower Connect i zarejestrowaniu swojego konta wybieramy interesujący nas model kosiarki, który chcemy sterować z aplikacją. W tym wypadku jest to Automower Aspire. Uruchamiamy kosiarkę. I tutaj wyświetla nam się numer seryjny urządzenia. Klikamy połącz. Wygląd aplikacji może minimalnie się różnić w zależności od tego, czy jesteście użytkownikiem iPhone'a czy telefonu na systemie operacyjnym Android. Natomiast podstawy są bardzo podobne. Wpisujemy PIN kosiarki, który w tej sytuacji fabrycznie jest ustawiony na 1, 2, 3, 4. Czekamy chwilkę, aż kosiarka nawiąże połączenie z chmurą. Sprawdzimy, czy w miejscu, gdzie ustawiliśmy stację dokującą, sygnał Wi-Fi jest wystarczający. Na tą chwilę pomijamy sieć Wi-Fi, kosiarka ta może pracować bez Wi-Fi, natomiast jeżeli przynajmniej w obrębie stacji dokującej jest to Wi-Fi, warto z tego skorzystać. Ok, kosiarka jest zatrzymana, tutaj widzimy, że jest ona połączona w tej chwili przez Bluetooth. Wpisujemy kod PIN w kosiarce, 1, 2, 3, 4. Wymagana ręczna interwencja. OK, natomiast możemy przejść do menu ustawienia. Zaczynamy od ochrony. 1, 2, 3, 4. W menu ochrona. Na momencik straciliśmy połączenie z Bluetoothem, natomiast kosiarka zaktualizowała połączenie automatycznie. W menu ochrona wybieramy nowy sygnał pętli. W tej chwili trwa parowanie kosiarki z stacją dokującą. Jest to pierwszy krok, który powinniśmy zrobić w przypadku każdej kosiarki. W innej sytuacji, mimo zielonego światełka na tej diodzie kontrolnej stanu stacji, kosiarka nie będzie mogła pracować, będzie wyświetlała komunikat brak sygnału pętli. Utworzono nowy sygnał pętli. OK. W tym menu również możemy zmienić kod PIN, natomiast zostawiamy ten, który jest fabrycznie i zaczynamy od menu instalacja. Punkt początkowy. Tutaj określamy odległość, jaką kosiarka ma pokonać wyjeżdżając ze stacji. I w sytuacji, jeżeli kosiarka stoi na trawniku, to 60 cm ustawione fabrycznie jest w zupełności wystarczające. Natomiast jeżeli zdecydujecie się na to, żeby kosiarkę ustawić w rabacie, o czym wspominaliśmy na początku filmu, możecie tą odległość początkową zwiększyć, tak żeby kosiarka wyjechała dalej od stacji, żeby mogła się bez problemu obrócić, żeby nie kolidowała z pętlą ograniczającą, natomiast w tej sytuacji zostawiamy te 60 cm wspomniane. Tutaj możemy wyregulować przejeźdź przewód w zakresie od 20 do 35 cm. Fabryczne ustawienie dla tej kosiarki to 25 cm. Przechodzimy do tego, co najważniejsze, czyli pokrycie trawnika. Tak jak wspominałem, mamy tutaj dostępne 3 tereny, czyli 3 zdalne starty, za pomocą których określamy, ile czasu kosiarka ma spędzać w danej części trawnika. Wygląda to w ten sposób, że jeżeli cała powierzchnia trawnika wynosi 300 metrów i w tym wypadku 200 metrów to ta część przy stacji, którą widzimy tutaj, to tutaj kosiarka powinna spędzać około 2/3 swojego czasu pracy. Wybieramy najpierw opcję, jak kosiarka ma jechać w to miejsce. W tym wypadku tak naprawdę może ona pracować tylko i wyłącznie na podstawie przewodu prowadzącego. Model Aspire 4 obsługuje jeden przewód. Dla innych kosiarek mogą to być te zdalne starty na podstawie przewodów ograniczających, ale o tym w innym materiale, bo ten materiał dotyczy tego wspomnianego modelu. Dalej w opcji
jak daleko, czyli ta odległość od stacji dokującej, wybieramy metry, które kosiarka ma przejechać. Jeżeli nie wiemy, jaka jest długość naszego przewodu doprowadzającego, możemy wpisać tą odległość zdecydowanie większą i potem w teście konfiguracji terenu ustawić, zatrzymać w odpowiednim momencie, to za chwilkę pokażemy. Jeżeli kosiarka będzie pracowała, na przykład będzie przejazd z pierwszego terenu na drugi, będzie się odbywał poprzez jakiś wąski przejazd, możemy uruchomić obsługę systematycznego koszenia przewężeń, tak żeby kosiarka nie musiała tam spędzać dużo, dużo więcej czasu, tylko tak, żeby w miarę możliwości raz dziennie, każdego dnia skosiła ten fragment. Ok. W tej sytuacji teren 1 w ciemno możemy ustawić na jakieś dosłownie 3 metry od stacji. Teren drugi ustawmy na przykład na wspomniane większą odległość, czyli na przykład 93 metry. Wybieramy test konfiguracji terenu, ale najpierw musimy te ustawienia zapisać. Zmiany zostały zapisane, o czym informuje nas ten biały wyskakujący komunikat. Przechodzimy do testu. Klikamy parkuj kosiarkę. Mimo tego, że kosiarka stoi w stacji, musi ona się z nią skomunikować. Za chwilkę pojawi się możliwość zaczęcia testu. W tej sytuacji możemy przejść do wykonania testu. Najpierw zapiszmy ustawienia. Test konfiguracji terenu. Kosiarka stoi w stacji, dlatego też mamy możliwość rozpoczęcia testu. Jeżeli kosiarka nie będzie stała w stacji, to na dole pojawi się napis parkuj kosiarkę. Po kliknięciu tego przycisku kosiarka zadokuje w stacji, następnie będziemy mogli przejść do testu. Zaczynamy test. W tej chwili kosiarka opuści stację dokującą. Odwróci się. I zacznie jechać do punktu oddalonego o 93 metry. Jeżeli okaże się, że ten przewód nie ma aż tyle metrów, to po prostu skończy tą pracę wcześniej. Natomiast naszym zadaniem w tej chwili, w zależności od kształtowania naszego terenu, jest zatrzymanie testu przez kliknięcie tego przycisku w miejscu, w którym chcemy ten zdalny start ustawić. Zwróćcie uwagę na to, że kosiarka w tej chwili analizuje sobie odległość, jaką przejechała wzdłuż tego przewodu. W tej sytuacji zatrzymamy test w momencie, kiedy kosiarka dojedzie już do około połowy tamtego terenu. Ok, i w tej chwili możemy już zatrzymać test. Nowy punkt początkowy. Jeżeli klikniemy tak, kosiarka sama zapisze te metry, które przejechała. W tym wypadku było to 15 metrów. Jeżeli takich terenów jest więcej, to po prostu ustawiamy taki zdalny start dla każdego z terenów. Teren 1, teren 2, teren 3. W tej sytuacji ta pętla testowa jest na tyle prosta, nieskomplikowana, że wystarczą dwa zdalne starty. Pierwszy jest 3 metry od stacji, drugi około 15 metrów od stacji. I w tej chwili na dole w opcji jak często musimy ustawić to, o czym wspominałem chwilkę temu, czyli jak często, jeszcze wyłączmy tą opcję przewężenie do terenu numer 1, bo takiego przewężenia nie mamy. Jak często? Teren 1 w tym wypadku wynosi około 70% powierzchni całego trawnika, dlatego ustawiamy tym suwakiem 70%. Teren 2 to 30%. Zapisujemy ustawienia. Ok, zdalne starty mamy ustawione. W tej chwili możemy przejść do harmonogramu. Warto dodać, że model Espire kosi maksymalnie 400 metrów, natomiast zajmuje mu koszenie takiego trawnika o powierzchni 400 metrów około 9 godzin. I nie znaczy to, że jeżeli kosiarkę zakupicie, zamontujecie na trawniku, który ma 800 metrów, będzie ona mogła kosić 18 godzin na dobę. Otóż kosiarka po przepracowaniu około 9 godzin wyświetli komunikat, że koszenie na dziś jest zakończone. W tym czasie skosi 400 metrów, jeżeli teren nie jest skomplikowany, ale jeżeli teren jest skomplikowany albo przejazdy i powroty wzdłuż przewrotu
zwrotu prowadzącego będą na tyle długie, że będą ograniczały możliwości koszenia kosiarki, to powinniście to również wziąć pod uwagę przy doborze samego modelu i nigdy nie wybierać kosiarki na 400 metrów. Jeżeli wasz trawnik wynosi na przykład 400 metrów, zazwyczaj powinno się tą kosiarkę dobierać tak, żeby pracowała na około 75-80% swojej maksymalnej wydajności. Jeżeli chodzi o ustawienie harmonogramu godzinowego, możemy go wyedytować dla każdego z poszczególnych dni. Wybieramy początek koszenia, załóżmy, że ma być to godzina 10:15. OK. Uruchamianie czasu, o której kosiarka ma kończyć koszenie, niech to będzie godzina 15:30. W tej chwili harmonogram jest zapisany dla każdego z dni. Tutaj możemy sobie wyłączać poszczególne dni. Harmonogram ten możemy też ustawiać oddzielny dla każdego dnia. Zapisujemy. To tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o podstawowe funkcje tego robota. W tej chwili bez przeszkód może on już zacząć swoją pracę. Natomiast warto też wspomnieć o innych funkcjonalnościach, które wyróżniają ten model względem modelu chociażby 105. Koszenie po spirali to opcja, która po włączeniu spowoduje to, że kosiarka wjeżdżając w kępę wyższej trawy, która może się pojawić na przykład wiosną po nawożeniu, zacznie kręcić kółeczko coraz większe, coraz większe, coraz większe, tak żeby skosić to miejsce i nie zostawiać dalej siana. Czynnik pogody to też funkcja znana już z innych robotów, chociażby serii 300. Tą funkcję możemy ustawić na trzy sposoby. Jeżeli na przykład programujecie swoją kosiarkę w maju, kiedy to tempo wzrostu trawy jest najwyższe, przeważnie najwyższe dla całego roku, ustawicie na przykład kosiarkę na pracę w 9 godzin, bo tego wymaga wasz teren. Jeżeli potem na przykład w sierpniu, wrześniu czy dalszej części roku kosiarka poradzi sobie z koszeniem tego samego terenu w krótszym czasie, sama wcześniej skończy pracę, zjedzie do stacji, o czym też was poinformuję na aplikacji. Tryb eko. Tryb eko to funkcja, która zmniejsza zużycie prądu. Natomiast funkcja ta ogranicza zużycie prądu dosłownie o kilkanaście groszy, bo warto dodać, że ten model zużyje około 3-4 kWh w skali całego miesiąca, więc nie odbije się to wam na powyższych rachunkach za prąd, nawet pomimo ciągle stale rosnących cen energii. Ochrona przeciwszronowa tutaj, jak to sama nazwa wskazuje, chroni bardziej trawnik niż samą kosiarkę przed szronem. W sytuacji, kiedy kosiarka zaczyna pracę na początku sezonu albo jest już końcówka sezonu, jeżeli w nocy pojawią się przymrozki, to trawa będzie miała tendencję do niszczenia się, do łamania, zagniatania. I to spowoduje, że kosiarka nie będzie pracowała o określonych godzinach. Urządzenie zostanie w stacji ładującej, co godzinę sprawdzając temperaturę w trakcie czasu ustalonego w harmonogramie i wyjedzie dopiero wtedy, kiedy temperatura będzie dodatnia. Jeżeli chcemy zatrzymać kosiarkę, wystarczy wcisnąć przycisk stop. Jeżeli chcemy kontynuować jej pracę, wybieramy play, przycisk start. Jeżeli chcemy wysłać ją do stacji dokującej, wciskamy też odpowiedni przycisk. Natomiast osobiście nie polecam obsługi tej kosiarki z poziomu klawiatury. Dużo łatwiej, dużo szybciej będzie korzystać z aplikacji w telefonie. Przed skończeniem instalacji warto też sprawdzić, czy kosiarka bezproblemowo za pierwszym razem zadokuje w stacji. Natomiast jeżeli ułożyliście przewód doprowadzający w tej rynience zgodnie z naszymi wytycznymi, to jest więcej niż pewne, że kosiarka bez problemu za pierwszym razem znajdzie się w stacji dokującej. I oczywiście po chwili zaktualizuję swój status i pokażę, że jest w stacji. I tak jak wspominałem, po chwili kosiarka pokaże, że jest zaparkowana w stacji. Jeżeli na wyświetlaczu pojawia się kolejne uruchomienie, to znak, że wystartuje ona zgodnie z harmonogramem. Jeżeli jednak czy z poziomu aplikacji zaparkujemy ją do następnej komendy, to warto pamiętać, że będzie stała aż do momentu, dopóki nie uruchomimy jej, nie wznowimy jej w terenie głównym. To tak naprawdę tyle. Generalnie istnieje możliwość wydawania podstawowych komend z poziomu tego oto klawiatury. Natomiast nie jest to do końca komfortowe i wygodne, osobiście nie polecam, a z drugiej strony chyba naprawdę mało kto w dzisiejszych czasach pozwala sobie na to, żeby wychodzić bez telefonu
czy tableta, bo aplikacja Automower Connect jest dostępna na telefony komórkowe, a także na tablety. To tak naprawdę wszystko, co musicie wiedzieć na temat modelu Espire R4, jeżeli chcecie go zakupić i uruchomić na swoim ogródku. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. I przy okazji dla osób, które na przykład są posiadaczami robotów koszących Husqvarna Automower 105, dajcie znać, czy waszym zdaniem to urządzenie przyjmie się na rynku jako godny następca tego modelu. Dziękujemy za uwagę, do zobaczenia.